Dzień dobry bardzo! Dzień dobry wieczór! Pro versus noob, ja jestem noob, a ja jestem pro Michał, a ja jestem noob Mati. Dzień dobry. Tak więc to jest kolejna gra, w której losujemy sobie przedmioty, następnie idziemy na arenkę i napierdzielamy się niczym dwa młode samczyki. Tak więc słuchajcie, najpierw przeczytajmy sobie informacje. Mapa oczywiście jest na 1.11. Nie możemy cheatować. Bawić się dobrze musimy. Grać na Gymy 2. Oczywiście, a na sam koniec oczywiście, powiedziałem oczywiście chyba 3 razy ta, jak debil, ale 50. Nieważne. Na sam koniec mam informację, że stworzył to kalkulator 0909, któremu bardzo, bardzo dziękujemy. Możecie dokładnie za komentarzyku. Kalkulator, ty jesteś sztos. Kozak sztos. Kozak sztos, oczywiście tak. Dobra, mogą. Mogą. No i tutaj mamy, witajcie na mapie, wielkie losowanie. A tu są ustawienia gry, widzisz to? Ustawienia gry. Kliknij i patrz za siebie. Wow. A i fajnie to wygląda. Możliwość zadawania losów. Gra na jeden losów. Na 17 losów. A, lol, myślałem, że to jest jeden znak zapytania losów. Gra na 17 losów. O, i zobacz, teraz mamy. Wyłącz. Dobra. Tego nie zrobiliśmy u flotarka, zapomnieliśmy, ale u mnie już jest. Oczywiście link do wysyłania mapek jest w opisie. Link do flotarka jest w opisie. Jeżeli ktoś nie widział odcinka o Michasia, serdecznie zapraszam. Tam bo działy fajna się walka. Naprawdę niesamowite rzeczy. Tak więc myślę, że już z grubsza powiedzieliśmy co i jak. Lecimy na mapę. Dokładnie. Kto pierwszy losuje? Ty, bo jesteś gościem w moim programie. O, dobrze. W sumie u mnie ja pierwszy losowałem, ale biło. No to, ja, to było bardzo miłe. Ja będę taki troszkę fajniejszy niż ty. No, i pierwsza rzecz to żelazo. Widzicie, jak super jest to zrobione? Wszystko naprawdę jest pokazane, dokładnie. Bardzo ładnie to wygląda. To losowanko też super się prezentuje. I na dodatek w lewym dolnym rogu mamy napisane, co dostaliśmy. Więc nie ma żadnych problemów, że nie wiem, ktoś komuś coś ukradł. A my zaczynamy w ten jakże epicki sposób naszą co pierwszą walkę. No ja się cieszyłem z żelazem, mówię, o, to będzie coś dobrego. Ej, ale zauważyłem, że jeżeli wypadają ci dobre rzeczy, to one tak jakby kosztują więcej losów, widzisz? Ty masz. Ty masz 14, a ja 17. Nie, coś się zbudziło. Kliknąłeś? Dobra. Wydropiło tak, ci już? Tak, mam tarczę. Także, ale ty masz jabłuszko. Myślałem, że dobrze rozkminiłem, ale to źle spojrzałem po prostu. Mm. Ciekaw jestem, jak te losy nam odejmuje, czekaj. No wezmę nie, sobie, bo tobie tak, po prostu. Pójdę. Teraz odjęło tobie znowu. Aha, widzę, zabrałem. To chyba odejmuje osobie, która jest najbliżej, wiesz? Tak to mniej więcej działa. Patrz, odejmie mi teraz. Weź kliknij przycisk. 14. Tylko o, widzisz? No, odjęło masz mi. Masz rację. No, bo tutaj ty, nic się przede mną nie ukryje. Jesteś mądry. A ty masz wędkę. Jej, mogę. Dobra, szybko. Kurde. Jak to się. Nie, wiesz co, ta wędka powinna bić normalnie, ale nie bije. Możesz mnie tylko przyciągać. Sweter także wylosować, ale to swój sweter czy mój, bo ja już się pogubiłem. Nie, bo mój. No tak, bo ty przed chwilą dostałeś wędkę. Dobra, to weź zróbmy tak, żeby było porówno tego. Aha, to jest dostałem moje. Lepszą klatę. I teraz ciekaw jestem, czy można diamentowo. Losuj. Dobra. Okej, zeszło znów ze mnie. Rozumiem, żebyśmy mieli tyle samo losów. Mhm. To co przypiął. Patyk. Jeszcze raz ja po prostu macham. Mhm, i teraz będzie na ciebie. Aha, i teraz mamy porówno. Dobra. Tak. Do jako, zera, że ty byłeś pierwszy, te losy? To. Do zera. Bo w sumie tak łatwo będzie zobaczyć, nie? No. Za żelazo coś kupię. Pałka, ziomek, pałka. Potem się tym zajmiesz. Idź po swoją. Już. Co tam? No, najzwyklejsza. Bo ale to mój czy twój? No teraz jest. Teraz ja. A myślę, że to ja już. Znaczy, że to ty teraz losowałeś. I teraz ja. Oczywiście, kurde, że musiał dostać taką dobrą klatę. No nie, no zobacz. Losowałeś pierwszy. Jest Matyniu 11, Futer 10. Jest. Aha! Ludzie w komentarzach na pewno powiedzą, czy tutaj doszło do jakiegoś nie doszło, oszustwa. Nie oszukałem. Nie, bo serio, nie wiem, bo coś mi nie pasowało po prostu z tym, z tą pałką. Myślałem, że to nie ja wcisnąłem, tylko ty. No i oczywiście. Ej, ale ty wiesz co? Tak. To jest ustawione. Tak? No zobacz na to, ty dostajesz żelazne rzeczy, a zobaczymy, co ja dostanę. Nie mam miecza. Rozumiesz? Ja złapię cię, nie zabiję, tak czy tak? No ale naprawdę myślisz, że nie dostaniesz miecza tutaj? Albo toporka, albo czegokolwiek? Wiesz.
Póki co mam węgiel. O, no super, super, to weź sobie tam kup coś. Ale ty teraz mieliśmy nie kupować, halo, halo. Ale twoja tura jest, więc mogę, ty... O, kolejną siekierkę, no Jezu, co ja z tym zrobię? No ale zobacz, ziomek, ty sklepiesz mnie chyba dzisiaj po mordzie, coś tak czuję. Zobaczymy, jeżeli nie dostaniesz broni, ale na pewno. Pałka blazowa. Tak, blazrod tak zwany. No wiem. Ale chyba nic z tym nie zrobisz. Chyba, że to ma jakieś enchanty na sobie, zobacz. Dupa, ta pałka. Nic nie ma. A, no to nie wiem, jak ci mogę pomóc. No nic nie możesz. Mam nadzieję tylko, że przez te 7... Dostaniesz mnie, teraz dostaniesz. No nieźle. No, może się okazać, że ten koks wcale mi nie pomoże za bardzo, jeżeli... Nie, powinieneś też, chociaż... O, boskie jabłko! Chyba będzie... To mi się podoba. O, kruzi. Dostaniesz mieczyk. Ja wierzę, naprawdę wierzę w to, że dostaniesz mieczyk. Ajajajajaj, karambisti! Oczywiście zapomniałem wspomnieć o tym, że to jest best of two, co oznacza, że gramy po prostu dwa razy. Jeżeli wygra Flotar... Dwa meczyki takie. Dwa razy, no to gratulacje dla Flotara, jeżeli będzie 1-1, to mamy remisik. Oczywiście tak to wygląda. Dobra, mam przynajmniej pikaksa, żeby się bronić, ale nie mam chyba szans, jeżeli ty masz diamentowy... diamentowy topór, no. Wiesz co, ten topór zadaje 9 obrażeń, no, nie wiem jak u ciebie to. Aż moja ta, mój kill of 4 tylko. Mieczyk. Kurde. Ja naprawdę chcę, żebyś dostał ten mieczyk, wiesz? Nie wiem dlaczego. No, ale po prostu dobrym kolegą chyba. Trzymam za ciebie kciuki po prostu. Dzięki, ziomek. Oj, już mam pełną zbroję przynajmniej. A ja nie mam. Ja nie mam spodnie. Ale ty masz żelazo. Chciałbym spodnie albo miecz. No, dobra. One się stakują? Tak, stakują się. Czyli? Że będę miał dwa razy więcej serduszek? Nie. W tym sensie myślałem, że po prostu na pasku ci się stakują, o to pytałeś. A, nie, raczej chodziło mi o efekt. A, no to. Tak, to no mam dwa te, które są useless. Czekaj, chcę zobaczyć. A nie, myślałem, że to podpala, wiesz? Ale jednak nie podpala, ta pałka blazowa. Niestety. Mimo takich fajnych rzeczy, ludziksy, chyba nie uda mi się nic zrobić. No ja już mam 3 patyki, coś mogę chyba za nie kupić. Tak nie wiem, czy za patyki możesz. Wiem, że tak, mogę kupić. Możesz? Wędkę. O, wow. Jezu, a zawsze za pałkę blazową coś można? No, możesz skoczyć na przykład z mapy za pałkę blazową. Aha. Jeżeli byś chciał. Nie wiem, dobra. O, łuk mam. Tylko, że nie mam strzału. Może strzały mogę kupić? I na dobry koniec, może coś mi się poszczęści. Proszę, żeby nie... Diamentowa motyka. Chyba jest słabsza od Killofa. No, jest gorsza. No. Dobra. Chociaż, nie, zastanówmy się. Pokaż, jakie mają te stacje, to ci doradzę. A tak, Speeda ma większego diamentowa motyka. Ale większy damage ma musiał... Killof. Nie, myślę, że Killofem będzie lepiej. Killof, no. Aczkolwiek... Ja bym też z Killofa korzystał. No, przegram ten pojedynek. Nie przegrasz, Mati, nie postaram się, nie no, się. Postaram się oczywiście. Dobra, lecimy na zrobię rękę. Wszystko, co w main mocy. Powodzenia ci życzę. No, tobie również. Mam nadzieję, że wygrasz. No, zdania są podzielone. Nie wiem, ja sobie chyba już pierdzielę to jabłko, co mi tam szkodzi. Mam 2. No bo tu można wypaść w ogóle. No i ty wypadłeś. Nawet jabłka nie musiałem zjadać. Zapomniałem, że tu można wypaść. No. Respawn, no przegrałem. Piękne. Bierzemy clear. Okej, okay, no. Pyk. Clear. I okej, okay, ja już jestem gotowy. Ja również. Mięsko masz mi rzucić? Tak, rzuciłem ci, spokojnie. Zaczynaj od razu pierwszą skrzyneczkę. Dobra, lecimy. Szybkie rozpoczęcie, wracamy do gry. Niestety przegrałem pierwszy pojedynek z Michasiem. Mm-hmm. Odkuł się. No ale ci dobry jednak początek. Zasada się potwierdza. Dobry kurde, początek. A w sumie nie będę spoilerował odnośnie. No ale ta odcinka. Zasada jest. No, zasada działa, nie? Działa, zdecydowanie. Śnieżki dostałem, no super. A może one wygrają ci grę. Doceń to. Poczekaj. Co masz. A. Nie zadajesz mi nic jak coś. No wiem, właśnie wiem. Wungiel. Czyli na razie mam 0 na 0. Czekaj, co rzeczy. To robi? Nie, to może chcę po prostu na tym poskakać dalej. Uuuu. O, złote jabłuszko, takie zwykłe. Ale tak nie jest. Ale spoko. Chyba. No tak, kurde. Ale wiesz, no już pokazałem, że bez nawet jabłuszka mogę cię tam zrzucić. O tak, śnieżki. Bo ja wtedy próbowałem podskoczyć, żeby ci te kryty walić, chociaż tyle. A, ja powiem ci, że nawet o tym nie myślałem jakoś. Bardziej się właśnie. O!
Diamentowe buty, kto ma? Ja mam. Dobra, odejdź, Ciomek, wezmę twój drop. A, kolejne portki. No. Możemy się wymienić, jak dostanę jakieś diamentowe buty, to się z chęcią wymienię z tobą. Za portki? Tak. Dobra. Dobra. Jesteśmy umówieni. O, mam już pałeczkę. Ja teraz potrzebuję w sumie czego? Żeby nie było, ludzie, teraz nie piszcie, że na przykład Flotter coś mi ukradł czy coś. Po prostu te losy się bugują. No, dokładnie. Stał blisko po tym jak brał te diamentowe buty. Dwa razy zaliczyło mu los. O, nic. O, jeszcze raz. A nie, ja muszę stać bliżej. Debil. No to... No powiedziałeś stój jeszcze raz? Stój bliżej, potem po chwili dodałem, nie, ja muszę stać bliżej. No ale to już wtedy wcisłeś, no co mogę poradzić? No co? Nie bij, okay. Dobre? No kolejny, Jezu, naprawdę już mam... No i niestety, no nie, dobra, powiem to, co mi się ciśnie na język. Zawsze jest tak, u Flotera jestem ja lepszy, u Flotera jest lepszy. Nie, u Flotera ja... Po prostu klikaj. Odwrotnie. Klikaj teraz ty. Muszę stać blisko. Flotar wygrywa u mnie, ja wygrywam u Flotara, tak? Ej, ale to nie jest jeszcze przesądzone. No, nie wiem, czy to ci się przyda, bo nie umiesz na tym latać, ale... No chyba ty. No dobra. Patrz na to. Oła. Pokażę ci, czekaj, dwa złote topory. Chodź ci pokażę, jak na tym się lata. Zaraz, czekaj. Musisz wyjść, jak już będziesz gotowy, to powiedz. No dawaj. Uwaga. Gdzieś? Nie zyskok. Ale ej, latałem przez chwilę. Dobra, weź sobie wylosuj tam coś, masz. Co chcesz. Masz. Dobra, czekaj. Uiii, fajnie się lata, fajnie. Co? Wylosowałeś już przedmioci? Chciałeś się zamieniać. A co mieliśmy się zamieniać? No bo dostałeś diamentowe buty i powiedziałeś, że A nie, to dorzuć mi tą klatę, którą przed chwilą dostałeś. Nie mogę. Chcesz spadnie czy nie? Dobra, no to rzucamy. Go. Ale za buty diamentowe. Nie mam butów diamentowych niestety. Gdy będę tylko miał, to na pewno się zgłoszę. Dobra, mogę ci dać tą klatę, jak chcesz. Dobra, nie chcesz, to nie. To no sobie no dałem ci klatę po prostu. Daj mi ten weź spodnik. Sobie te buty i te to też sobie weź. Bo to będzie w sumie oszustwo. Nie wiem, Patek. No ja ci dam, masz. A nie, bo ja mam elytrę. A. Jako klatę. Kto teraz? No, tak... Pogubiłem się. Teraz ty. Na pewno? Dostałem patyk. Tak, bo dostałem patyk, no zobacz. Dobrze. Czekaj, kurde, na tej elytrze da się latać. No da się, ale nie wiem, czy na mapce to będziesz mógł wykorzystać. Ja będę mógł. Okej. Okay. Kurde, tak dosłownie na momencik tylko zaczynam latać. Dybi mnie. No sprawdzam tylko, jak twoje ciało będzie reagowało. No moje ciało będzie reagowało tak, że dostaniesz pierdolelo. Mocne słowa. A. Dostał ledwo diamentowe buty, to już taki wniosek. Zobaczymy na ręce, kurde. Zobaczymy. O, ale nie mogę się doczekać, aż się zrzucę po raz drugi. Złote jabłuszko. A tam gówno ci ono da, zostaniesz na mordę i się skończy dzień dziecka. O, zapalara. Odejdź. Dobra, proszę, jeszcze tak. Hełmi potrzebuję. I w sumie to tyle. A, bo ty masz miecz diamentowy. No, ja mam miecz diamentowy. Lasuj. No wylosowałem. Dodatkowy, przepraszam. Ja myślałem, że nie masz broni. Ale tak to nie mam szans. Tak nie, masz daje. Szansę, masz, bo ta elytra w sumie... O. Masz dwa diaksy, chyba za to coś skraftować mogę sobie mieczyk diamentowy. No ale po co ci, jak masz już jeden? No masz, a ty masz? Flo. Ja nie mam. Rozumiem. No to mamy, powiem tak, no troszeczkę problemix. Czyli mówisz, że nie masz czego atakować, tak? Dobrze tam. Nie no. Zrozumiałe? Nasiona zboża. No nieźle. Ej, złoty topór jest niezły. No dobry jest. No nie, jest spoko pod względem ataku. Jest szybszy. Ile ma atak speeda? No jeden. A ja mam 1.6. To twoje nasionka. Dobra. O Jezu, wziąłem ci los. No zobaczymy, czy go przyjmę. Proszę. Nie, to jest twój los. Przykro mi. No dobra, spoko. To weź za takie oszukiwanie to wiesz. Co, jakie oszukiwanie? No, za losowanie dla mnie. Ja nie chciałem tego przyjąć. Dobra, super sieksa i... I ostatni los.
Zobaczymy. Powiem ci, że jest wyrównane. Buciksy. Buciksy. Hmm. No dobra. Ty masz złote jabłuszko, więc myślę, że i tak masz większe szanse, ale postaram się lepiej zagrać niż w poprzedniej rundzie. Krocz numer dwa. Dobra. Dobra. Życzę ci powodzenia, Michał. Ja tak ci nie życzę. Z całego serca. Dobra, to ja też jednak tobie życzę. Dobra. Dobra, niech wygra lepszy, tak? Niech wygra lepszy. Proszę, proszę, daj mi wygrać. Nie, dobra. Dużo miałeś HP? Połowę HP miałem. A, no to niestety. Wziąłem, ale wiesz co, właśnie teraz nie popełniłem tego błędu co u siebie, tylko od razu ciebie, wiesz, na blisko chciałem. Mhm. Nawet jeżeli mając toporek, to i tak cię dobra, rozpieprzyłem szybciutko, także no, zasada się potwierdza po prostu. Tak, co można jestem powiedzieć dumny więcej z ciebie. Możecie zostawić łapę w górę, nie? Pod łapeczka w górę! Już teraz, w tej chwili, za moją wygraną, to każdy zostawia. Do zobaczenia, do usłyszenia, raczej tylko do usłyszenia, bo nas nie widzicie. No. Do usłyszenia za tydzień w takim razie. Żegnam się czule, całuję was w czółko również i pa pa! I pa pa!